Panie wójcie, wielokrotnie gmina Choryniec zabiegała o to, żeby w końcu doprowadzić do renowacji przynajmniej częściowej z dawnego budynku Teatru Ponińskiego, obecnego Gminnego Ośrodka Kultury. W końcu się udało. Prace trwają. Z jakiego programu pozyskano środki i ile to gminę kosztuje? Środki pochodzą oczywiście z Urzędu Marszałkowskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tutaj inwestor, czyli Gminny Ośrodek Kultury, pozyskał maksymalną kwotę 500 tysięcy złotych. Całość inwestycji zamyka się kwotą około 900 tysięcy złotych, także to finansowanie wygląda w ten sposób. W ramach tego remontu, który zaplanowany jest do grudnia 2019 roku, obiekt uzyska nowy wygląd estetyczny, wyremontowane zostaną pomieszczenia biurowe, wyremontowana zostanie widownia, scena. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymienione zostanie oświetlenie i elektryka. Znacząco poprawi się również komfort pracy tutaj w Ośrodku Kultury, a także komfort widzów, którzy uczestniczą w różnych wydarzenia, które są tutaj w naszym Ośrodku Kultury realizowane, poczynając od biesiady teatralnej, poprzez wiele wydarzeń kulturalnych realizowanych przez GOK w ciągu roku. W ramach programu, który realizowany jest w dzielnicy uzdrowiskowej ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego w Choryńcu Zdroju, powstaje również Centrum Informacji Turystycznej, które zlokalizowane jest przy ulicy Sanatoryjnej w bezpośrednim sąsiedztwie naszych sanatoriów i myślę, że to miejsce jest doskonałym punktem do tego, aby rozpropagowywać informacje o gminie Choryniec, o ziemi lubaczowskiej, o wszystkich atrakcjach, których na pewno tutaj na terenie naszego powiatu nie brakuje. Również w ramach tego programu udało nam się pozyskać środki na wykonanie ścieżki ruchowej w naszym Parku Zdrojowym, a także odnowiony zostaje plac zabaw przy amfiteatrze w Parku Zdrojowym, który uzyska nową, bezpieczną podłogę i na pewno też komfort korzystania z tego placu dla dzieci na pewno będzie znacząco wyższy. I dziękuję.